Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niemożliwe jest, żeby nie przyszły zgorszenia. Jednak biada temu, za którego sprawą przychodzą. Korzystniejsze by było dla niego, gdyby kamień od żaren zawisnął u jego szyi i by strącony został do morza, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych małych. Czuwajcie nad sobą. Jeśli zgrzeszy twój brat, upomnij go, a jeśli będzie żałował, przebacz mu. Jeśli by nawet 7 razy dziennie zgrzeszył przeciw tobie i 7 razy żałował, mówiąc: żałuję, przebaczysz mu. Apostołowie zwrócili się do Pana: dodaj nam wiary. Pan odpowiedział: gdybyście mieli wiarę, choćby taką jak nasienie gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się i zasadź się w morzu, i posłuchałaby was. Kolejne nauczanie Pana Jezusa o miłości. Jest też mowa o wierze w tej dzisiejszej Ewangelii, ale kontekst, w jakim padają dzisiaj słowa o wierze, mi osobiście bardzo mocno pokazuje, bardzo wyraźnie pokazuje, że dla Pana Jezusa wiara w zasadzie jest synonimem miłości. Bo Święty Łukasz przytacza te słowa Pana Jezusa o wierze, że gdybyśmy mieli wiarę, choćby tak małą jak nasienie gorczycy, czyli przypomnę, to są takie ziarenka, które są chyba jeszcze mniejsze niż nasze ziarna maku. To nie są te ziarna gorczycy, które my znamy i z których robimy musztardę. Pan Jezus, nasz Święty Łukasz przytacza te słowa Pana Jezusa po tym, jak mówi o przebaczeniu, jak przytacza słowa Pana Jezusa o przebaczeniu. I teraz jutro usłyszymy ciąg dalszy wypowiedzi Pana Jezusa, kontynuację tych słów o wierze. Szkoda właśnie, że ta końcówka dzisiejszej Ewangelii nie została w lekcjonarzu połączona z jutrzejszą Ewangelią, no bo stanowi to jedną całą wypowiedź. Ale jutro, to już zapowiem dzisiaj, powiem już, nie, że jutro usłyszymy znowu o miłości. Czyli Święty Łukasz umieszcza te słowa Pana Jezusa o wierze w kontekście słów Pana Jezusa o miłości, jakby w środku przekazu ewangelicznego o miłości. I co dziś słyszymy z ust Pana Jezusa o miłości? Słyszymy, jak ważne jest przebaczenie. Moja obserwacja jest taka, że dość często te słowa: jeśli zgrzeszy twój brat, upomnij go, one są, no tak mam wrażenie, trochę czasem wyrywane z kontekstu i traktowane jako taki mandat do upominania wszelkich grzeszników, do wytykania ludziom ich grzechów. Natomiast kontekst czy cała wypowiedź Pana Jezusa nie jest taka. Przede wszystkim Pan Jezus, kiedy mówi tutaj: jeśli zgrzeszy twój brat, upomnij go, to ma na myśli, jeśli zgrzeszy przeciw tobie. Bo potem właśnie słyszymy, że jeśli nawet 7 razy dziennie zgrzeszyłby przeciw tobie. Czyli Pan Jezus nie mówi o tym, żeby upominać wszelkich grzeszników. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że ma sens, czy albo inaczej, że Pan Jezus jest przeciwny temu, żeby jakby pokazać, że grzeszy komuś, kto mnie na przykład nie krzywdzi.
bo to chyba zdaje się święty Paweł w jednym ze swoich listów mówi, że to też jest czasem bardzo wspierające po prostu człowieka, pomocne. Jeśli komuś po prostu mówimy, że grzeszy, niekoniecznie przeciwko nam. Tak, ale jeśli chcemy odczytać należycie, moim zdaniem, słowa dzisiejszej Ewangelii, no to trzeba to mieć na uwadze, że Pan Jezus mówi o przypadku, kiedy ktoś grzeszy przeciwko mnie, czyli mnie krzywdzi. Czyli Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli ktoś cię krzywdzi, to nie udawaj, że się nic nie dzieje. Jak to się tak potocznie mówi, jak na ciebie plują, to nie udawaj, że deszcz pada. Tylko po prostu to powiedz, bądź, jak to się fachowo mówi, czy mądrze, bądź asertywny. Tak. Natomiast jeśli będzie żałował, to mu przebacz. I to jest właśnie miłość. To jest właśnie miłość. To jest to, o czym już teraz też nie w poprzednich dniach słyszeliśmy w Ewangeliach. Tak, właśnie jak ważne jest dla Pana Jezusa, byśmy byli miłosierni, byśmy byli przebaczający. Tak, nawet jeśli ktoś przeciw tobie 7 razy by zgrzeszył, ale by żałował, mówiąc żałuję, przebaczysz mu. Pamiętamy, że potem Pan Święty Piotr, być może właśnie nawiązując do tych słów Pana Jezusa, mówi, tak jakby ciągle to nie docierało do niego, nie? Było zbyt trudne to, co dziś Pan Jezus powiedział. Mówi w innym miejscu do Pana Jezusa, czy to prawda, że ja mam 7 razy dziennie przebaczyć, że w ogóle mam 7 razy przebaczyć temu, kto przeciw mnie zawinił? I wtedy Pan Jezus powiedział, nie 7 razy, a 77 razy. Czyli jakby Pan Jezus wyjaśnił, że kiedy mówi, że nawet jeśli ktoś 7 razy dziennie zgrzeszyłby przeciw tobie, to mu przebacz. I by żałował, to mu przebacz. Tak. To mu przebacz. Czyli jeśli będzie o to przebaczenie prosił. Tak. Czyli Pan Jezus wyjaśnił Piotrowi, że to oznacza zawsze. Nie ograniczaj się w tym, nie ograniczaj swojego miłosierdzia, swojej gotowości do przebaczenia. Nie rób swojemu miłosierdziu limitów, tak samo jak nie ma limitu Boże miłosierdzie. Ono jest nieskończone. Nieskończoność Boga wyraża się nieskończonością Jego miłosierdzia. Oczywiście ważne jest tutaj to, że jeśli żałuje, czyli jeśli prosi cię o przebaczenie, to jest ważne, ale może tak przy tej okazji też wspomnę o tym, że należy odróżnić, jak się tak dobrze wsłuchamy w nauczanie Pana Jezusa, to wybrzmiewa, że trzeba odróżniać przebaczenie od pojednania. Mianowicie to, o czym mówi Pan Jezus dzisiaj, to mówi o gotowości do pojednania, bo żeby doszło do pojednania między ludźmi w kontekście jakiejś krzywdy, której doznaliśmy, czy wzajemnie sobie wyrządziliśmy, czy jedna ze stron doświadczyła tej krzywdy, to żeby doszło do pojednania, to musi być prośba o przebaczenie, musi być ten żal. Dlatego w sakramencie pokuty, jak to mówimy, w sakramencie nawrócenia, w spowiedzi,
dochodzi nie tylko do przebaczenia, tylko również do pojednania. Dlatego, że jeśli ktoś przystępuje do spowiedzi, no to przystępuje z żalem. Jeśli nie żałuje, no to prawdopodobnie nie przystępuje w ogóle do spowiedzi, no ale gdyby nawet przystępował, ale nie żałując, a przynajmniej nie żałując, że nie żałuje, bo myślę, że to też jest jakaś forma żalu. Jeżeli ktoś z tym nie przychodzi do spowiedzi, to nie może dokonać się pojednania. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak przebaczenie, które nie jest pojednaniem. Na czym ono polega? Polega na tym, że jeśli ktoś mnie skrzywdził, to ja nie chcę się mścić. Nie dopuszczam w ogóle czegoś takiego jak zemsta i nie reaguję na tę krzywdę złorzeczeniem temu komuś. Czy też mówiąc inaczej, złożyczeniem, nie? Czyli nie reaguję pragnieniem, by ten ktoś został ukarany za to, co zrobił. I to już jest też pewna forma przebaczenia, bez którego nie jest możliwe pojednanie, ale nie jest jeszcze pojednaniem. Pojednanie jest wtedy, kiedy ten, kto skrzywdził, żałuje i prosi o przebaczenie. I w dodatku jakoś też no, tym samym, można powiedzieć, postanawia poprawę. No, jeszcze tylko jedno zdanie. Również początek tej dzisiejszej Ewangelii mówi o miłości. Bo jeśli Pan Jezus mówi, że korzystniejsze byłoby dla kogoś, kto gorszy, kto wciąga innych w grzech w taki czy inny sposób, ale w domyśle świadomie, że korzystniejsze dla kogoś takiego byłoby, żeby sobie kamień od żaren przywiązał do szyi i dał się strącić do morza, niż żeby właśnie był przyczyną tego zgorszenia. Tymi słowami Pan Jezus oczywiście, nie, znów tak jak z tym obcinaniem ręki, która jest powodem do grzechu, tak samo i tu Pan Jezus nie daje nam przepisu na to, co mamy rzeczywiście robić. Natomiast tylko podkreśla to, jak bardzo przeciwne miłości, czyli przeciwne Bogu, jest wszystko to, co robimy, a co wciąga innych w grzech. Jakie to jest, jak to jest bardzo przeciwne miłości. I żebyśmy po prostu się przed tym bronili rękami i nogami. Tak, myślę, że ciągle jeszcze w nas, we mnie, w Kościele, świadomości tego, jak to jest straszne, no, kiedy się przyczyniamy do czyjegoś grzechu. No, jakie to jest straszne, że tej świadomości ciągle nam brakuje. Biorę te słowa też, nie, do siebie, by jeszcze bardziej uważać na to, nie, czy przypadkiem, gdzieś, w jakiś sposób, nie, nawet nieświadomie właśnie, nie, bo raczej no, świadomie nie przypominam sobie, żebym dawno, już od dawna coś takiego robił, od bardzo dawna, ale właśnie, żeby nawet nieświadomie, przypadkowo nawet, żeby w żaden sposób nie przyczynić się do czyjegoś grzechu, czyli nie wciągać nikogo w coś, co nie jest miłością. Właśnie, bo to o to de facto chodzi. Nie? To zgorszenie to jest wciąganie ludzi w postępowanie, w myślenie, które nie ma nic wspólnego z miłością, czyli po prostu jest przeciwne Bogu. Czyli ten początek dzisiejszej Ewangelii też jest o miłości. Tak jak de facto można powiedzieć całe Jezusowe nauczanie.
Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.